Witajcie moi drodzy. Dzisiaj na prośbę Małgosi, na jej pytanie, chciałabym odpowiedzieć i opowiedzieć trochę o sprzęcie, pisakach, mazakach, których używam. I chciałam opowiedzieć o profesjonalnych pisakach firmy Sakura, amerykańskiej firmy Sakura. O nazwie Pigma Micron. Są one jednymi z najbardziej znanych. Przynajmniej ja takie wrażenie odebrałam i też takie opinie na internecie zebrałam oraz przeglądając konta różnych użytkowników, artystów na Facebooku, czy na YouTubie, na Instagramie. I teraz co chciałabym powiedzieć o tych pisakach. Zawierają one ink o nazwie Archival. Jestem w tym całkowicie laikiem, dopiero się uczę, ale z tego co wyczytałam i z tego co sama mogę potwierdzić z praktyki, na podstawie własnego użytkowania i własnej praktyki, że jest to bardzo dobry tusz, chociaż nie mam porównania z niczym innym poza zwykłymi dziecięcymi, jakimiś niemarkowymi pisakami, markerami, które zakupiłam w sklepie za 1 funta. Tutaj u siebie, które oczywiście nie są takie cienkie, a jakość tuszu jest bez porównania. Oraz z Sharpie, które są też należą do najbardziej popularnych markerów używanych przez artystów, przez rysowników. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tusz, ten tusz najbardziej spełnia moje oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim stawia bardzo precyzyjne linie. Po drugie, co chciałabym Wam też pokazać tutaj do kamery, końcówka ma różne rozmiary, o tym powiem za chwilę. Jest metalowa, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale jest metalowa końcówka, która jest bardzo trwała, nie wygina się, co też zapewnia stawianie precyzyjnych linii i świetnie używa się ich, korzystając, robiąc linie za pomocą linijki. Co jeszcze o końcówce? Nie wiem, czy to widać, to się czuje, jak się pisze. Bardzo precyzyjnie dozuje tusz, nie za dużo, nie za mało. Ponadto nie drapie papieru, nie niszczy. Myślę, że to jest ważne, bo niektóre mazaki, z którymi się spotykałam, niszczą papier. Takie farfocle widać, że też tworzą się w momencie. I niezależnie niezależnie od tego, jaki papier używamy, jeśli to nie jest dobry pisak, jeśli nie jest dobra końcówka, to będzie drapał i niszczył papier, na którym rysujemy. Jest wytrzymała. Dlatego, że jest metalowa. No tyle o końcówce, a jeszcze tutaj może zrobimy innym kolorem. Następna ważna rzecz o końcówce i generalnie o tych pisakach. Jeśli zwróciliście uwagę, przy nazwie Micron jest podany numer, tak samo jest numer podany tutaj na zakrętce. O, 01.
Ja wszystkie akurat mam 01. Ponieważ są różne grubości mikronów. A więc tak. Ja sobie zakupiłam, myślałam, że zakupiłam najcieńsze, ale są jeszcze cieńsze, więc jest 6 różnych rozmiarów w sprzedaży. Są one tak właśnie oznaczone. 0,05 i to jest grubość 0,2 mm. Następnie mamy 0,1 i rozmiar to jest 0,25 mm. 0,2 30, przepraszam, 0,30 mm. Numer 3 0,35. Następnie jest przeskok do piątki. 0,45 mm i 0,8 i to jest 0,5 mm grubości. Takie rozmiary możecie z takimi rozmiarami możecie się spotkać w sprzedaży i z różnymi kolorami. Ja kupiłam zestaw 6. Zielony, który bardzo rzadko używam. Ja już zazwyczaj tych mikronów używam do rysowania konturów. I zazwyczaj są czarne. Używam czarnego pisaka. Czerwony. Niebieski. Bardzo ładny niebieski. Brązowy. Taki dosyć nietypowy, brązowy. I czarny. Skłamałam. Mam 5 kolorów. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tusz. Zróbmy trochę miejsca i napiszę i opowiem Wam o tuszu. No więc tak, tusz, tak jak wspomniałam, jest to tusz typu Archival. Czym on się charakteryzuje? Kolor, głęboki kolor. A to dzieje się dlatego, że jest on, należą do tuszów pigmentowych. Jest jako pisak. Tak podobnie, działa podobnie jak i marka, jest permanentny. Jest wodoodporny. Szybko wysycha, a tym samym nie rozmazuje się. Stabilny, co przez to rozumiem. Przez to, że nieważne, czy wykonuje szybko, czy pisze linię szybko, czy powoli, zawsze natężenie koloru, grubość linii jest taka sama. I co ważne, to co wyczytałam, ale nie zdążyłam tego sprawdzić, jak to się ma do rzeczywistości i co to oznacza. Znalazłam w recenzji na internecie, na jednych ze sklepów internetowych, gdzie sprzedają ten tusz, że jest on nietoksyczny. Jest, dokładnie mogę podać źródło, jest to nie jest to żadna reklama, bo to jest coś, co znalazłam przy okazji szukania informacji.
szczegółowych o tej firmie w opisie sklepu Szał dla Plastyków, profesjonalny sklep plastyczny. Piszą, że jest nietoksyczny. Nie ma żadnego koloru, zapachu. Nie wytwarza żadnego zapachu. A co jeszcze? Nie rozmazuje się. A, już to napisałam. Powtarzam się. Zastanawiam się, co jeszcze tutaj powinnam. A, bardzo ważna rzecz, co na przykład dla mnie jest istotne, jeśli rysuję na moim bloku i wykorzystuję kolejne kartki. Zdarza mi się przy użyciu niektórych pisaków, markerów, mazaków czy cienkopisów, że tusz przebija na drugą stronę i w tym momencie brudzi mi kolejną kartkę, którą już nie mogę użyć. A ten tusz nie przebija. Ale skłamałabym, jeśli bym powiedziała, że nie przebija, jeśli powtórzymy linię 3-4-krotnie. W tym momencie zobaczymy, że prawie. Jednak nie ma szansy, że w momencie, kiedy wykonujemy pojedynczą linię lub ją pogrubimy, dwukrotnie nie przebije nam na drugą stronę, nie poplami niczego, na czym rysujemy. Chciałabym jeszcze powiedzieć o cenie. Znalazłam cenę za jeden cienkopis. Myślę, że to jest, jeśli chodzi w porównaniu do jakości, bardzo dobra cena, rozsądna cena. Na stronie internetowej w sklepie, w profesjonalnym sklepie plastycznym, 5,52 na Allegro. A na Allegro 6,50 za sztukę. Ja kupiłam swoje na Amazonie przez internet i kupiłam je w funtach, ponieważ mieszkam w Anglii, ale przeliczyłam szybko i cena jest porównywalna. W przeliczeniu funtów na złotówki cena będzie porównywalna. Uważam, że są warte swojej ceny. Długo tusz, dużo używam, głównie czarnego. Dużo o nim rysuję. Kupiłam je miesiąc temu, chociaż może czas tu nie jest adekwatny, ponieważ zależy, jak intensywnie jest używany. Nic się z nim nie dzieje, nie blaknie. Cały czas tak samo intensywnie maluję, a bardzo, bardzo dużo już z niego korzystałam. Polecam je i świetne. Są świetne, jeśli ktoś jest początkujący, uczy się precyzyjnych ruchów, uczy się nowych. Uczy się rysować, stara się wyrobić sobie jakieś, tak jak ja czuję, że moje linie nie są tak precyzyjne, moje ruchy nie są precyzyjne, gdzieś ta ręka czasami sama sobie chce pójść w swoim kierunku, pisak idzie w swoim kierunku. I przy takich pisakach, których tusz się nie rozmasuje, jest bardzo precyzyjny i jest bardzo stabilny, myślę, że to dużo pomaga i można wiele błędów uniknąć. I chyba tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. Także polecam je. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś informacje, napiszcie swoje komentarze. Może ktoś ma inne pisaki, z których korzysta, chciałby polecić. Jestem bardzo otwarta, bo chciałabym wykorzystać różne technologie. W którymś z kolejnych, może nie następnym, filmiku chciałabym opowiedzieć o mikronie z taką ruchomą, elastyczną końcówką jak pióro, którą można uzyskać bardzo różnej wielkości linie i różnego kształtu linie. Efekt jest podobny do pióra, do pisania piórem, ale to już porozmawiam z Wami na ten temat, jak sama się wyposażę w taki mikron. A na razie życzę Wam dobrej nocy i do usłyszenia następnym razem.